NBP. Narodowy Bank Polski prezentuje Wielcy Polscy Ekonomiści. Film prezentuje spektrum polskiej myśli ekonomicznej czasów, w których żyli m.in. Stanisław Grabski, Ferdynand Zweig czy ksiądz Antoni Szymański. Obraz został zrealizowany w pogodnej koncepcji. Podzielono go na kilka nurtów: historyczno-narodowy, neoklasyczno-liberalny, katolicki i nurt interwencjonalistyczny. Dwoje młodych wybiega przez bramę uczelni i wsiadają do samochodu. Są bardzo zadowoleni. To Marta i Andrzej. No, to co teraz? Jedziemy? Jedziemy. Występują Wiktoria Gąsiewska. Ale dokąd? Mateusz Banasiuk. W dorosłość. Okej. Okay. Czyli dokąd jedziemy? No to tak. Na początku studia prawnicze, później aplikacja, 4 lata internowania w stołecznej kancelarii, w której daję z siebie wszystko, dlatego zdobywam uznanie i szacunek. Po tych 4 nieprzespanych latach mogę w końcu otworzyć własną kancelarię. Kariera sędziowska, emerytura, no i jakiś domek w nadmorskim klimacie. A twoje plany na przyszłość? Oraz Mirosław Haniszewski oraz Agata Świerczyńska. Zjeść obiad? No, a na taką dalszą przyszłość? Kolacja? Nie, no nie mów, że nie masz planu na swoje życie. No, takiego długofalowego jak ty, to nie. No chyba, że... Chyba, że co? Nie. Pomyślałem, że to głupie. Pomyślałem sobie tak, że może bym założył własne państwo. Nie, no to nie jest głupie, ale chyba takie niezbyt realne. A mnie się ten pomysł bardzo podoba. Co to było? Słyszałeś? Co to było? Słucham? Pozwoliłem sobie wyrazić niewielką aprobatę co do pomysłu panicza. Radio? Pan radio. Ty z tym gadasz? Da się to jakoś wyłączyć? Panienko, wnoszę o odrobinę kultury osobistej. Mnie nie przyszłoby do głowy, by panienkę wyłączać. Choć może czasem mam taką ochotę. Ty go słyszysz? Myślałem, że zwariowałem. Hej, a skąd ty go masz? To był prezent od wujka, a chyba na stare lata trochę. O, wypraszam sobie. Profesor M jest szacownym obywatelem RP, każdej RP, bez względu na cyfrę. No to co? Czy udajemy się do miejsca własne państwo? To chyba niemożliwe. Właśnie, że możliwe. Więc gdzie chciałbyś stworzyć swoje państwo, Andrzeju? No nie zastanawiałem się nad tym, ale... na pewno w górach. Ja bym wolała nad morzem. No to nad morzem i w górach. Zapisuję. I... Zawsze podobały mi się lasy tropikalne. No i lodowiec by się przydał, żeby można było jeździć na nartach. No i wulkan. Wulkany dodają pikanterii. Zapisuję. Strategia ekonomiczna? Ekonomiczna. Dokładnie. Waluta, opodatkowanie, programy socjalne. Słucham. No, nie wiem. No, na mnie nie patrz. Nie znam się na tym, panie radio. W takim razie będziecie potrzebowali pomocy profesora M. Profesor... Nie wiem, bo profesor chyba ma ważniejsze sprawy na głowie. Profesor M będzie zachwycony. W drogę! No to w drogę! Zapinają pasy bezpieczeństwa i ruszają. Zwolnij, dzieciaku! Chcę was pozabijać! Podjeżdżają czerwonym autem pod Staropolski Pałac. Idę! Gotowy na odjawy i nadali. O, Andrzej! Dzień dobry, wujku. No, widzę, że w końcu zdecydowałeś się przyjechać. A ta śliczna młoda dama z tobą to twoja narzeczona, tak? No, bardzo się cieszy. Widzę, że zmężniałeś, nabrałeś ciała. Pamiętam go, jak był taki mały.
Bardzo podobny do Józefa, tylko bez wąsa. No co tak stoicie? No wchodźcie, 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 zapraszam, chodźcie. Miał, miał, miał. Jakiego Józefa? Wszystko ci wytłumaczę. No dobrze. Jeszcze raz, bo czegoś chyba nie zrozumiałem. Postanowiliście mnie odwiedzić, bo tak wam powiedziało radio. Tak. I macie taki pomysł, aby założyć własne państwo. Zgadza się. Świetnie. Świetnie. Ale jestem skłonny zabawić się w tę waszą grę. Siadajcie. Profesorze. Tak? Chodzi o to, że Andrzej chciałby założyć własne państwo, tylko nie wiemy, jak to zrobić od strony ekonomicznej. Ha. Własne państwo. No. Pamiętam, jak w 1918 roku... Którym? Razem... 1918. Przecież powiedziałem. Więc w 1918 roku, razem z moimi kolegami z drugiej RP, stanęliśmy przed podobnym dylematem. Też wtedy zakładaliśmy nowe państwo. Dobrze. A czy to państwo ma mieć ustrój demokratyczny, czy może masz jakieś zakusy dyktatorskie, Andrzej? Uważasz się za kogoś lepszego od innych? Chciałbyś zapuścić mojego wąsa? Nie, nie. Może brodę. Zdecydowanie ustrój demokratyczny. Świetnie. W takim razie nie obejdzie się bez... rzetelnej wiedzy teoretycznej, czyli certa studia. To jest ten! Przecież to jest ten głos, który z radiu właśnie słyszałem! Macie na myśli mojego kolegę z drugiej RP, profesora Tadeusza Brzeskiego. Tak, tak, on mówił do nas. Niestety nie da się go wyłączyć. Napijecie się czegoś? Herbaty? Zaraz wam przyniosę. No dobrze, własne państwo. Zapamiętajcie kilka podstawowych faktów. Tadeusz Brzeski, 1884-1958. Gotowi? No to zaczynam. Bogactwo i dobro materialne mają znaczenie wtedy i tylko wtedy, gdy oddziałują lub warunkują psychikę gospodarczą, którą dzieli gospodarstwo, czyli zasoby materialne, gospodarowanie, czyli procesy poznawczo-praktyczne oraz B. W stosunku do życia gospodarczego są bezpośrednim przedmiotem obserwacji, nie jest nim strona materialna życia gospodarczego lub dobra. Nic tego nie rozumiem. Te fakty fizyczne pozbawione... Nie przejmuj się. ...sensu, jeżeli nie traktujemy... Ja też nie. ...do człowieka... Chyba już wystarczy, Tadziu. Wujek? Nie sądzę. Profesor M? Też nie. Stanisław Głąbiński. Stanisław Głąbiński, 1862-1941. Bardzo mi miło. A profesora M spotkałem w kuchni, wyłuszczył mi pokrótce wasz problem. Zapraszam ze mną. Ręce! Jezus Maria, pani Wando, zawału można dostać. Zapraszam. Do pokoju dynamicznie weszła pokojówka, pani Wanda. Panią również. Ogląda dłonie naszych bohaterów. Nie wolno bawić się ekonomią z brudnymi rękami. Zrozumiano? Następnie oczyszcza je szczotką. Właśnie, ekonomia, ekonomia. Ekonomia musi odpowiadać interesowi narodu, bo bez dzielenia na klasy czy grupy społeczne. Walka klasowa to pozostałość historyczna z czasów niewolnictwa. Gdy będziecie tworzyć swoje państwo, musicie być na ten aspekt bardzo czujni, bo w dzisiejszych czasach niewolnictwo może przejawiać się w różnych formach. No, weźmy na przykład taki aspekt. Jesteście młodzi, bardzo się kochacie. Jesteście młodzi, bardzo się kochacie. Zakładacie rodzinę i pragniecie kupić mieszkanie. Jeśli w waszym państwie doprowadzicie do tego, że będzie w nim za mało mieszkań, to realną ceną waszego mieszkania będzie 40 lat waszego życia. Czyli będziecie mogli czuć się jak niewolnicy, którzy pracują, by móc gdzieś mieszkać. Jak można temu zaradzić, panie Głąbiński? Macie do dyspozycji jedno narzędzie. Podatki. Na przykład podatek dochodowy, czyli wysokość opłaty na rzecz państwa zależna od waszego dochodu. Oraz podatek pośredni, czyli taki, który jest zawarty w produktach przez cło, VAT i akcyzę. Jak myślicie, który z nich będzie lepszy w waszym państwie? Nie musicie na to odpowiadać od razu. Macie na to całe życie. Zapomniałem cytryny i cukru do waszej herbaty.
No dobrze. Słyszałem, że coś niecoś dowiedzieliście się o podatkach, ale oczywiście Głąbiński, jak to Głąbiński, zapomniał wam powiedzieć o naczelnej zasadzie ekonomii. O, a jakiej? Zaiste pan Głąbiński zapomniał wspomnieć, że najważniejsza rzecz w ekonomii to znajomość języków obcych. Właśnie. Słucham? Ano, języki obce to podstawa. Najlepiej wszystkie. Angielski, niemiecki, francuski, jidysz, czeski, włoski. Portugalski. Hiszpański, norweski, grecki. Wystarczy, pani Wanda, wystarczy. A przepraszam, profesorze, znaczy... Wujku, kim teraz jesteś? Nazywam się Michał Kalecki. Michał Kalecki. 1899-1970. I napisałem próbę teorii koniunktury, w której zająłem się kwestią dochodu narodowego i jego podziału. Ale nie będę was tym zanudzał. Problem polega na tym, że napisałem ją w języku polskim. A kilka lat później w Wielkiej Brytanii to samo zrobił John Maynard Keynes. I cały splendor spłynął na niego. Dlatego uczcie się języków obcych. Napisał pan wcześniej niż Keynes? Mhm. Wow! Wow, no nie no, o nim słyszałem. A mógłby pan nam opowiedzieć o tej całej koniunkturze? Nie. Bo, ale może to by nam pomogło w zbudowaniu nowego państwa? Nie. Panie profesorze, ale... Prosimy, no. Może jednak. No dobrze. Teoria koniunktury pomoże wam zapanować nad gospodarką w państwie. Jesteście młodymi ludźmi, którzy się kochają. Nie jesteśmy znowu. No. Jesteście młodymi ludźmi, którzy się kochają. Powiedzmy, że chcecie razem stworzyć fabrykę idealną. Co moglibyście produkować? Może jakieś... Może słowniki języków obcych? Słowniki? Niezły pomysł. W czasach koniunktury, czyli pozytywnych bodźców ekonomicznych. Co to znaczy? Jak na przykład napływy zagranicznej ludności, zapotrzebowanie rządu na 1000 słowników, albo otwarcie setki nowych szkół, które potrzebują waszych słowników. Prowadzi to do zwiększenia produkcji, ale aby to mogło nastąpić, należy zainwestować w rozbudowanie aparatu produkcyjnego. Aparatu produkcyjnego, co to znaczy? Tony papieru, nowe maszyny, pracownicy. Młodzi, sympatyczni, z pozytywną aparycją? Oczywiście. Dokładnie. Ale to wszystko wymaga czasu. W okresie, gdy fabryka jest rozbudowywana, popyt na dobra konsumenckie nie jest zaspokajany. Podaż nie nadąża za popytem. Aha. Następuje wzrost cen, czego konsekwencją jest dalsze rozbudowywanie aparatu produkcyjnego. Dochodzi do przeszacowania inwestycji, ceny spadają i następuje kryzys. Młodzi, sympatyczni pracownicy z pozytywną aparycją zostają masowo zwolnieni z pracy. Przewraca figurki szachowe. W czasie depresji spowodowanej brakiem zbytu pojawia się konieczność obniżenia cen. To powoduje dodatkowe spadki produkcji, słabną inwestycje, ceny spadają. W konsekwencji produkcja spada tak nisko, że cała sytuacja zaczyna się stopniowo odwracać. I następuje okres pozytywnej koniunktury. Na tym skrócie polega ta teoria. Niezłe. Dziękuję. Panie Michale, pan poczeka, gdzie pan tak biegnie? Czujesz? Co? Coś się pali. Wujku! Coś się pali! Jej. Co wy tu robicie? Czego wy chcecie? Mój wujek nas zaprosił, znaczy... Przepraszam, Stanisław Grabski! Stanisław Grabski, 1871-1949. Grabski, tak, co ja to... Coś pa... A tak, pamiętam. Co się tu... Tak. Nowe państwo. Tak, bardzo dobrze, nowe państwo. Zatem, tak, dobrze, zapraszam tutaj. Aby stworzyć silne i gospodarczo zdrowe państwo... Rozwinął na ścianie mapę Polski. Gdzie takie dwa zakochane w sobie gołąbki jak wy mogły szczęśliwie żyć, musicie się zastanowić, jaka ludność będzie jej zamieszkiwać. Tak. Jak wiecie, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości musieliśmy na nowo ustalić jej granice. Pamiętacie, jak to było przed rozbiorami, prawda? No, tak trochę jak przez mgłę. No, więc wam powiem. Rzeczpospolita Polska była wówczas tyglem narodowościowym. Tak, stanąłem wtedy przed dylematem, który do dzisiaj nie daje mi spokoju. Ponieważ w ekonomii postanowiłem wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, wprowadzić jak najszybsze reformy agrarne i uprzemysłowić kraj. Chciałem stworzyć silną polską gospodarkę.
Przepraszam, ale... Czy coś się pali? Na miłość boską, żelazko! Żelazko! Z walizki wychodzi w stroju podróżnika. Profesorze M, ale jak profesor to robi? Przecież dopiero co pan był... A pan jest... Roman Rybarski. Roman Rybarski, 1887-1942. Aby zrozumieć istotę ekonomii narodowej, bo o niej będziemy rozmawiać, musicie zrozumieć jedną rzecz. Nie ma jednego uniwersalnego prawa ekonomicznego, które sprawi, że w waszym kraju zapanuje dobrobyt. O nie! Państwo jest jak dzikie zwierzę. Ciągle się przeobraża, zmienia, przeczaja. Musicie obserwować, podpatrywać, analizować. A to nie lepiej spojrzeć na inne kraje, w których się dobrze żyje i zrobić to samo w naszym? O nie, nie, nie. Zdecydowanie. Żadnego kopiowania. Aha, czyli nie da nam pan żadnej rady poza tym, żeby obserwować. Tak, 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 tak. Obserwacja jest najważniejsza. Oczywiście istnieje kilka uniwersalnych praw. Na przykład po pierwsze primo, zacznijcie od pomnażania kapitału, a dopiero potem wprowadzajcie rozwiązania socjalne. Po drugie sekundo, gospodarka jest zgodna z naturą człowieka i najlepiej służy pomnażaniu bogactwa. A źródłem bogactwa niech będą na przykład oszczędności. Tylko musicie uważać na kapitalizm, bo on wszystko podporządkowuje swoim celom. No oczywiście, dla pojedynczego polityka nie ma znaczenia, w czyich rękach znajduje się bogactwo, czyją własnością są fabryki i przedsiębiorstwa. Ale wy nie dajcie się zwieść. Ktoś może chcieć zainwestować w waszym państwie tylko po to, aby przejąć nad wami kontrolę. O! Na przykład ten kwiatek. Aha. Wygląda na uschły. Zdecydowanie potrzebuje wody. Marta podchodzi do mapy Rzeczpospolitej Polski w latach 1918-1939 i zaczyna ją zwijać. Może pomożesz? Obserwacja obserwacją, ale według mnie ważniejsza jest etyka. Witamy, profesorze. Dzień dobry. Leopold Caro, do usług. Leopold Caro, 1864-1939. Spójrzcie proszę na tę roślinę. Człowiek w waszym nowo powstałym państwie jest jak ta oto roślina. Z jednej strony jest egoistyczny, potrzebuje wody i słońca do życia. Z drugiej strony powinien być dobry dla pozostałych osobników swojego gatunku, aby móc się rozmnażać i żyć z nimi w zgodzie. Bo to zgoda buduje dobrobyt. No poza tym oczywiście człowiek posiada cel etyczny. Jest zależny od przyrody, więc ponosi za nią pełną odpowiedzialność. Czyli w naszym państwie musimy dbać o środowisko, tak? No zdecydowanie tak. Społeczeństwo musi być nastawione na zaspokajanie potrzeb obywateli, a nie tylko i wyłącznie indywidualny zysk. Czyli nie jest pan za kapitalizmem? O, zdecydowanie, nie moje dziecko. Nie wiem, w kapitalizmie zawsze jest ktoś poszkodowany. Na połowę ludzi robiących dobre interesy, druga połowa kroczy ku ruinie. No to w takim razie co proponuje pan w zamian? Współdziałanie. Współdziałanie zawsze jest lepsze niż współzawodnictwo. Współdziałanie buduje przychód społeczny. Tak. Spójrzcie jeszcze raz na tę roślinę. Wyobraźcie sobie gąsienicę, która pożera łapczywie wszystkie te listki, nie zważając na konsekwencje, jakie to wywoła na całym kwiatku. Taki właśnie jest liberalizm ekonomiczny. Tak, w dzisiejszych czasach wielkie korporacje swoimi działaniami niszczą środowisko. Zrobiło się zimno. Ma pan, Leopold, może jakiś kocyk? Ja osobiście nie. Ale z tego, co pamiętam, profesor M. trzymał koce tutaj w garderobie. Przepraszam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże! Ksiądz Antoni Roszkowski. Ksiądz Antoni Roszkowski, 1894-1939. Jednym uchem słuchałem, jak Leopold pięknie opowiada o ekonomii i roślinach, aż nie sposób się nie wzruszyć. Ale z tego, co słyszałem, pytaliście, czym zastąpić kapitalizm. Moim skromnym zdaniem, sprawiedliwością społeczną. Dobrze brzmi, prawda? Tak, tak. Świetnie. Tylko na czym ona właściwie polega? Już tłumaczę. Przepraszam, zapomniał. Mój kolega ksiądz Antoni Szymański. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Ksiądz Antoni Szymański. Szczęść Boże! Ksiądz Antoni Szymański, 1881-1942. Przepraszam, ale muszę zapytać, czy w tej garderobie są jeszcze jacyś księża? Nie, ja tylko na chwilę, nie przejmujcie się mną. Ja chciałem tylko powiedzieć, że sprawiedliwość społeczna to jest najlepszy system dla nowo powstałego państwa. To na czym to właściwie polega? Już tłumaczę. Wolna konkurencja doprowadziła do kryzysu. Początki kapitalizmu były bezlitosne i... dzikie. Kilku kapitalistów zawłaszczyło sobie dobra naturalne, które przecież należą się wszystkim ludziom. Tak, i tutaj z pomocą przychodzi sprawiedliwość społeczna. Jej idea w skrócie zasadza się na tym, że ludzi powinna łączyć wspólnota interesów. Dlatego powinny powstawać cechy i korporacje. Jednocześnie powinniśmy się kierować ku osiąganiu wspólnego celu, dobra powszechnego. Naszym celem jest wspólny interes wszystkich członków danego cechu. Ducha zawodu powinna kontrolować jedynie jednostka z zawodem związana. A każdy cech powinien posiadać swój majątek. A państwo nie powinno ingerować w charakter uprawnień zawodu. Zaraz. Jeśli państwo nie ingeruje w to, kto należy do jakiego cechu czy zawodu, to czy nie sprowadzi się to do tego, że zawody zamkną się na nowe osoby? Lub będą wpuszczać w swoje szeregi tylko ludzi ze swojej rodziny? Albo tych, którzy im się podobają? Nie sądzę. No to jak ksiądz chce temu zaradzić? Ja nie zamierzam. Będziemy robić swoje. Tak. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym tutaj podnieść, a mianowicie sprawiedliwej płacy. Jest to pojęcie nie tyle ekonomiczne, co moralne. To prawda. Niska płaca powoduje, że pracownik pracuje ponad siły. Jest przemęczony, zaniedbuje swoją rodzinę, nie ma czasu na wychowywanie własnych dzieci i... Chyba dzwonią po nas, Antoni. Musimy iść. Dzwonią! Przemyślcie. Ale nie wiadomo, w którym kościele! Szczęść Boże! Szczęść Boże. Daj Boże. Szczęść. Do pokoju wchodzi pokojówka, pani Wanda. Dużo się tu tych wszystkich profesorów do was zeszło. O. Wujku, to się robi niebezpieczne. Ekonomią, ale musi wujek przestrzegać podstawowych zasad BHP. Mój drogi, wspinaczka wcale nie jest taka niebezpieczna, jakby się mogło wydawać. Gorzej, gdybyś musiał skorzystać z windy. Nie rozumiem. Przez okno wchodzi kolejny profesor. Korzystałeś kiedyś z windy? No, zdarzyło się. To miałeś szczęście, że udało ci się przeżyć. Jan Stanisław Lewiński, 1885-1930. Zanim porozmawiamy o ekonomii, powiedzcie mi, ile zamierzacie mieć potomstwa? Słucham? No ile dzieci zamierzacie spłodzić, tych małych, biegających, takich zasmarkanych szkrabów? Mnie... Czworo i psa. Żadnego. Panie profesorze, my nie jesteśmy parą. To niedobrze. Skoro się kochacie, powinniście mieć co najmniej piątkę, może szóstkę. Bo kiedy w społeczeństwie jest dużo dzieci, wtedy działa presja ludnościowa. A to z kolei sprzyja powstawaniu nowoczesnego kapitalizmu. Ja wiem, że brzmi to trochę pokrętnie, ale to się da bardzo łatwo obliczyć matematycznie. Matematyka to jest królowa... To królowa nauk, która kroczy w swojej pięknej sukni po pustyni nauk teoretycznych. Matematyka pomoże wam ustalić, jak powinny postępować banki w waszym nowym państwie. Dokładnie. Kiedy rynek ze stanu spokojnego przechodzi w spekulacyjny, w
Wtedy bank z czynnika pasywnego zmienia się w aktywny i dzięki swojej polityce może wpływać na wysokość cen. Czy banki powinny mieć aż taką władzę nad społeczeństwem? Moja droga, to nie jest kwestia powinności. To jest zadanie banków, ponieważ dysponują one największymi środkami pieniężnymi. A pamiętajcie, że silne narodowe banki to zdrowe społeczeństwo! Wójku! Panie profesorze! Profesor wyszedł przez okno. I znowu zostałam sama. Logika jest najważniejsza, moi drodzy. Ferdynand Zweig, dzień dobry. Ferdynand Zweig, 1896-1988. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pani Wando, może ja pomogę? Proszę się nie spoufalać. Jestem damą. Oczywiście, nie miałem nic złego na myśli. Mam taką nieśmiałą propozycję. Profesor rozkłada dywan na podłodze. Abyśmy sobie spoczęli na dywanie i na wzór filozofów starożytnej Grecji przeprowadzili dysputę na temat ekonomii. Pamiętając oczywiście o tym, że wiemy, że nic nie wiemy. Gotowi? No tak. Siadają na dywanie. W waszym nowo powstałym państwie może dojść do sytuacji, w której niektóre przedsiębiorstwa zaczną podupadać. Co wtedy robić? Jak je ratować? I czy finansować ich ratowanie z kieszeni podatnika? Tak, nie, tak. Nie, to nielogiczne. Interes musi być rentowny. Na co z ludźmi, którzy tam pracują? Z tymi wszystkimi energicznymi, pełnymi nadziei pracownikami? Trzeba znaleźć alternatywę. Masz rację, Andrzej. Przedsiębiorstwo musi być rentowne. Jeżeli takowe nie jest, to znaczy, że jest źle zarządzane albo straciło swój sens. Musicie jednak pamiętać, aby społeczność w waszym państwie kierowała się zasadą równych punktów wyjścia. Zarówno ty, Andrzeju, który już niebawem razem z Martą będziecie zbierać pieniądze na wasze dzieci, jak i starszy pracownik, który właśnie został zwolniony z upadającego przedsiębiorstwa, musicie mieć takie same szanse znalezienia ciekawej i odpowiedniej pracy. Jak to zrobić? Interwencjonizmem liberalnym. Liberalizm zawsze jest dłużnikiem wartości konserwatywnych. Oczywiście, musicie pamiętać o właściwym duchu, the proper spirit, bo inaczej w waszym państwie mogą się rozwinąć bardzo szkodliwe filozofie, na przykład nacjonalizm albo socjalizm. Macie może ochotę na muzykę? Pewnie, tak! Pani Wando, pomoże mi pani znaleźć płytę? Oczywiście. Pan Adam bardzo lubi patrzeć na ten obraz, kiedy mówi o ekonomii. Zresztą, sami zobaczcie. Andrzeju? Marto? O, pan Adam Heidel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adam Heidel, 1893-1941. Pani Wando, muzyka. Także. Na czym to my ostatnio skończyliśmy? A, tak. Ekonomia. Przede wszystkim żadnych etatów. Etaty w państwie mają same wady. Ekonomiczne, polityczne i moralne. Ponieważ państwowe przedsiębiorstwa słabiej korzystają z zasobów niż prywatne. Jaka jest recepta według pana? Nie można osiągać zysków, nie zaspokajając potrzeb. A największe zyski osiąga się, zaspokajając najpilniejsze potrzeby. Na przykład moją najpilniejszą potrzebą teraz jest potrzeba konnej przejażdżki. Próbowaliście? Nie. A, musicie spróbować. Nie ma nic przyjemniejszego. Profesor wpatruje się w obraz. Panie Heidel? Tak. Na czym to ja? A, oczywiście. W swoim państwie musicie stworzyć obywatela, którego ja nazywam gospodarzem przedsiębiorcą. Oczywiście, obniżycie obywatelom podatki do minimum, sprywatyzujecie przedsiębiorstwa, skomercjalizujecie je, no i będziecie obserwować, jak gospodarze o nie dbają. Mam coś dla was. Na szczęście. Powodzenia! Dziękuję! Profesor rzuca do Marty i Andrzeja kolekcjonerską srebrną monetę z jego wizerunkiem.
Młodzi bohaterowie wracają do samochodu. No i dokąd teraz? Kolacja? No i to mi się podoba. Na co z budowaniem państwa? Chyba na razie spróbuję funkcjonować w tym, w którym żyję. Tylko jak? Samemu. Myślę, że może ktoś by się znalazł. Chętny do pomocy. Ktoś, kto ma już wszystko zaplanowane? Może planowanie całego życia nie jest jednak aż takie fajne. O, obserwacja. Tak jak mówi profesor Rybarski. Ja sobie dzisiaj poobserwowałam ciebie. I co? Na tylnej kanapie samochodu pojawia się kolejny profesor. No ładnie, ładnie, Gołąbecki. Profesorze, wujku, no to... Nie, no to już jest przesada. Nie przejmuj się, ja też kiedyś byłem młody. A co ty taki zmieszany, Andrzej? No, tyle było tych koncepcji i wszystkie wydają się słuszne. Koncepcji. W ekonomii nie ma jednej słusznej koncepcji. Musicie być otwarci i sprawdzać różne. Ale jeżeli waszym celem będzie próba stworzenia państwa, w którym ludzie będą się czuli szczęśliwi, to może wam się udać. Dobrze powiedziane, Adamie. A dziękuję, pani Wando. Adamie? A, zapomniałem wam się przedstawić. Nazywam się Adam Krzyżanowski. Adam Krzyżanowski, 1873-1963. I 100 lat temu też byłem zaangażowany w próbę tworzenia nowego państwa, więc może mogę wam się na coś przydać. Profesor jedzie z nami? Jacha! To włączcie tam jakąś muzyczkę. Tablica końcowa. Wystąpili Wiktoria Gąsiewska, Mateusz Banasiuk, Agata Świerczyńska, Mirosław Haniszewski. Scenariusz Mateusz Trębaczowski. Konsultacja merytoryczna dr Grzegorz Jerz. Reżyseria Szymon Gonera. DOP Michał Pukowiec. Scenografia Ewelina Tomas. Kostiumy Anita Jakimiuk. Make-up Olga Węglowska. Asystent reżysera Aleksandra Nowicka. Operatorzy kamery Jan Jakub Wiatrzyk, Krzysztof Michalczewski. Asystent kamery Jan Miklusz. Dźwiękowiec Piotr Tuśnio. Mistrz oświetlenia Mariusz Ziandarski. Kierownik produkcji Mikołaj Siciński. Montaż Michał Michalski. Postprodukcja dźwięku Agata Spychalska. Korekcja barwna online Karol Pupiec. Producent Anita Dąbrowska. Koordynator postprodukcji Marek Hucz. W filmie wykorzystano muzykę z witryny Audio Network. Podziękowania dla drugiego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Stefana Batorego w Warszawie oraz Pałacu Lasotów. Specjalne podziękowania dla profesora Adama Glapińskiego za wskazanie ekonomistów oraz nadzór merytoryczny i wsparcie projektu. Logo NBP. Narodowy Bank Polski.